Czarna dziura z kartą pokładową i miejscem w samolocie. Miejsce przy oknie? Przestrzeń, w której będą Wam towarzyszyć dwa cienie oraz złe wieści dla gwiazdozbioru Oriona. To tylko niektóre z odkrytych niedawno faktów. Istnieje jeszcze jedna planeta, potencjalnie większa od Ziemi, która znajduje się daleko poza orbitą Neptuna. Wiemy, w którą stronę skierować teleskopy, ale obszar ten jest tak ogromny, że poszukiwania są niezwykle żmudne. Potencjalnie każdy dzień może zaowocować odkryciem. W kwietniu tego roku zielona kometa przeleciała w pobliżu Słońca i była widoczna na nocnym niebie, nieco na prawo od Wielkiego Wozu. Misja Gaia pracowała nad stworzeniem trójwymiarowego modelu naszej galaktyki i dokładniejszym obliczeniem liczby znajdujących się w niej gwiazd. Naukowcy myśleli, że jest ich miliard, ale może ich być 400, a nawet 700 miliardów. Pomyślcie o tej ogromnej liczbie jak o stosie 500 miliardów centów ułożonych do Księżyca i z powrotem. Niedawno odkryta planeta Kepler-16b obraca się wokół dwóch Słońc, więc Wasz cień zawsze miałby tam towarzystwo. Jowisz jest większy od wszystkich innych planet Układu Słonecznego razem wziętych i zapewne słyszeliście, że jego wielka czerwona plama zmieściłaby 3 Ziemie. Cóż, ta potężna burza ucicha w tempie szybszym niż podejrzewaliśmy. Teraz jest rozmiarów tylko jednej Ziemi. Astronomowie nie mają pojęcia, dlaczego plama skurczyła się do mniej niż połowy swojej wielkości sprzed 100 lat. Program NASA Artemis przewiduje wysłanie załogowej misji na Księżyc w 2024 roku. Tyle tylko, że tym razem chcą zbudować tam pierwszą ludzką bazę. Gdy rozbijemy obóz na naszym satelicie, będziemy o wiele bliżej startu na Marsa, dlatego zakrzywiona linia w logo programu jest czerwona. Największy teleskop optyczny w historii jest obecnie budowany w Chile. ELT, Extremely Large Telescope, będzie 2 razy większy od rzymskiego Koloseum, z optyką mocniejszą i wyraźniejszą niż wszystkie inne wielkie teleskopy na tej planecie razem wzięte. A najfajniejsze jest to, że pomoże nam znaleźć planety ziemiopodobne, krążące wokół innych gwiazd. FAST to największy na świecie jednoczaszowy radioteleskop, który zaczął w pełni działać 2 lata temu. Olbrzymia czasza mogłaby pomieścić na swojej powierzchni Grand Central Station. Dzięki swoim imponującym rozmiarom FAST potrafi wychwycić najdelikatniejsze szepty z kosmosu, jak te pochodzące od wirujących gwiazd neutronowych, oddalonych od nas o lata świetlne. Niezwykły latający teleskop SOFIA dostarcza nam sporej wiedzy na temat planet krążących wokół innych gwiazd i wbudowany jest w Boeinga 747. To obserwatorium lotnicze można nawet śledzić na Flightradar. Już od ponad dekady wystrzelenie teleskopu kosmicznego Jamesa Webba ciągle się opóźnia, ale zaznaczcie w kalendarzu rok 2021. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możliwe, że znajdziemy światło z pierwszych powstałych gwiazd i galaktyk. NASA twierdzi, że będzie to pierwszy największy teleskop w kosmosie i 100 razy mocniejszy od Hubble'a. Szybkie błyski radiowe, wciąż niewyjaśnione, to pozagalaktyczne krótkie sygnały, które wychwytujemy dopiero po ich wystąpieniu, ponieważ dźwięk dociera do nas z odległości wielu lat świetlnych. W ciągu milisekund gwiazda produkuje więcej energii niż Słońce przez milion lat. Później odbieramy sygnały radiowe z tych wydarzeń, a w 2019 roku udało nam się wychwycić taki właśnie powtarzający się sygnał. Sonda kosmiczna o nazwie Parker została wystrzelona w kierunku naszej gwiazdy w 2018 roku. Niedawno pobiła rekord największego zbliżania się do Słońca przez obiekt wykonany ludzkimi rękami i będzie go pobijać w miarę kontynuowania swojej podróży. Sonda została nazwana na cześć Eugene'a Newmana Parkera, naukowca, który ogromnie przyczynił się do poszerzenia naszej wiedzy na temat wiatru słonecznego. Tak, nasze Słońce wytwarza ogromny strumień naładowanych cząstek, które poruszają się z prędkością od 290 do 1200 km na sekundę. Dotarcie do nas zajmuje promieniom słonecznym zaledwie 8 minut, ale światło porusza się 1000 razy szybciej. Mamy nadzieję, że misja Bepi Colombo dotrze do Merkurego w 2025 roku. Będzie badać pierwszą planetę Układu Słonecznego i jej interakcje z wiatrami słonecznymi. Wystrzelony w październiku 2018 roku satelita miał wykonać 1 lot w pobliżu Ziemi, 2 loty w pobliżu Wenus i 6 lotów w pobliżu Merkurego. Słowo Bepi w nazwie misji upamiętnia włoskiego naukowca, który wpadł na pomysł asysty grawitacyjnej. Używając czegoś dużego w kosmosie, można poruszać się szybciej lub wolniej. Kolejny łazik marsjański, Perseverance, otrzymał ostatnio koła i hamulce. Z kolei łazik NASA Curiosity świętował niedawno 8 urodziny na Czerwonej Planecie, a może raczej Sol rodziny, ponieważ dzień na Marsie nazywa się Sol. Tak czy inaczej, po długich 253 dniach podróży międzyplanetarnej Curiosity wylądował na Czerwonej Planecie w 2012 roku. Obiekt pasa Kuipera, Arrokoth, stał się najdalej położonym obiektem w Układzie Słonecznym, do którego dotarliśmy. Spotkanie z New Horizons miało miejsce 6 miliardów kilometrów od Ziemi. To 43 razy więcej niż odległość między naszą planetą a Słońcem. Ta sama sonda odkryła góry na Plutonie i dowód na to, że Merkury jest wciąż geologicznie aktywny. Statek kosmiczny wystrzelony 43 lata temu, Voyager 2, w końcu opuścił heliosferę. To ten bąbel pól magnetycznych i cząstek wytwarzanych przez Słońce. Przekroczenie jej oznacza, że sonda weszła w przestrzeń międzygwiezdną, będąc drugim statkiem kosmicznym, któremu się to udało. Voyager 2 wystartował przed Voyagerem 1, ponieważ ma przed sobą znacznie dłuższą podróż. W odległości miliarda lat świetlnych znajduje się supermasywna czarna dziura, odkryta w 2015 roku, która zapewniła nam dowody na istnienie fal grawitacyjnych. Albert Einstein teoretyzował o nich ponad 100 lat temu, w 1916 roku. Przypominają one fale na powierzchni stawu, tyle że tutaj stawem jest czasoprzestrzeń. W wiadomościach naukowych, które wstrząsnęły internetem w 2019 roku, nareszcie pojawił się obraz czarnej dziury. Jednak nie jest on zdjęciem, tylko kolorowanym obrazem jej zarysu. Dane zbierane były przez radioteleskopy na wszystkich kontynentach, w tym na Antarktydzie, przez 7 lat. Ich ilość była tak ogromna, że dyski twarde musiały zostać przetransportowane odrzutowcami, a nie przesłane przez internet. Tak więc czarna dziura latała samolotem. Ciekawe, czy musiała przejść kontrolę bezpieczeństwa? W ubiegłym roku odkryliśmy największą znaną do tej pory czarną dziurę – gwiazdę neutronową o masie 40 miliardów słońc. To waga 1 grosza w porównaniu z Titanikiem. Rekord najszybszej gwiazdy został pobity. Nasze Słońce porusza się po centrum galaktyki z prędkością 230 km na sekundę. Ale istnieje gwiazda, która osiągnęła prędkość 1200 km na sekundę. Najwyraźniej wirowała wokół innej gwiazdy, gdy ta wybuchła w supernową. Kiedy została spuszczona z uwięzi, wystrzeliła w galaktykę jak z procy. Tak naprawdę porusza się na tyle szybko, by móc opuścić drogę mleczną i skierować się w przestrzeń międzygalaktyczną. Pa, pa! Zarejestrowaliśmy także najszybszą planetę orbitującą wokół własnej gwiazdy. Wyobraźcie sobie świat, w którym 1 rok trwa tylko 18 godzin. Tak, wasze 2-tygodniowe wakacje trwałyby na Ziemi zaledwie 40 minut. Nie wchodzę w to. Pierwsza kometa międzygwiezdna została odkryta w 2019 roku. Kometa Borisow wleciała do naszego Układu Słonecznego, przeleciała obok Słońca i obecnie nas opuszcza. Jej trajektoria prowadziła między orbitami Marsa i Jowisza. Wpadła tylko powiedzieć cześć 4 wewnętrznym planetom i już musi uciekać. Nasz pierwszy międzygwiezdny gość, asteroida Oumuamua, była ostatnio widziana w 2017 roku. Na początku myśleliśmy, że to lodowa kometa. Okazuje się jednak, że jest raczej wielkim kawałkiem skały. Jedynym zdarzeniem astronomicznym, które można zaobserwować gołym okiem, jest zmiana jasności Betelgeuse. Gdy w 2019 roku gwiazda nieco pociemniała, astronomowie wiedzieli, co to oznacza. Wkrótce wybuchnie w supernową, a konstelacja Oriona straci podparcie. Ten fenomen będzie widoczny z Ziemi i będzie świecić jak księżyc w nocy przez co najmniej 3 miesiące. Może się to wydarzyć w każdej chwili w ciągu następnych 100 000 lat. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.